Sabina W. była pielęgniarką w jednym z krakowskich szpitali. Był czerwiec 2007 roku. Na szpitalnym korytarzu podszedł do niej mężczyzna i powiedział, że jej zaginiony blisko 30 lat temu brat został zamordowany. Kobieta postanowiła zgłosić wszystko na policję. Od tego momentu rozpoczęła się walka o prawdę. Panowie, początek tej sprawy to jak taki dobry kryminał. Do jednego z krakowskich szpitali trafia schorowany mężczyzna. Na jednej z sali dla pacjentów zauważa pielęgniarkę, której mówi, że jej brat 27 lat temu został zamordowany. Tak, rzeczywiście to był taki impuls, który spowodował, że siostra zaginionego zgłosiła się do krakowskiego zespołu Archiwum X. To było dokładnie 27 lat po zaginięciu Roberta, jej brata. Też w czerwcu, czyli taka symboliczny, w tym samym miesiącu, co on zaginął. Niewiele oczywiście opowiedziała nam tą historię o spotkaniu tego mężczyzny w szpitalu. Miała ze sobą tylko kserokopię listu, który rzekomo napisał Robert w momencie, kiedy oddalił się z miejsca zamieszkania. Kobieta twierdziła, że zna charakter pisma brata i na pewno on nie nakreślił tych słów na tym odręcznym piśmie anonimie, bo właściwie nie został podpisany, był tylko zatytułowany Droga Rodzino. Mieliśmy też jej historię, prawda? Znaliśmy okoliczności, losy jej brata, zanim doszło do zaginięcia i właściwie z takiego punktu musieliśmy się zastanowić, czy wchodzić w tą sprawę, bardzo trudną, bo tak jak mówię, 27 lat, czy też nie. Ja wtedy pamiętam, że nie obiecywałem tej kobiecie, że jesteśmy w stanie się zająć. Mówiłem jej zawsze, że musimy najpierw sprawdzić, czy jakieś zachowały się dokumenty, prawda, na których będzie można później bazować i później odtworzyć przebieg wydarzeń sprzed 27 lat. I tak ta historia się zaczęła. No właśnie, Mariusz, ta kobieta zgłasza się do Was w 2007 roku, a zaginięcie jej brata nastąpiło w 1980 roku. To jest zupełnie inna rzeczywistość, prawda? Tak, mamy inne czasy, inna rzeczywistość. To jest początek lat 80. Tutaj należy zauważyć, że jest to okres, kiedy w sierpniu wybuchają strajki, kiedy powstaje Solidarność. Wymiar sprawiedliwości jest nastawiony ówczesny na ściganie innych sprawców przestępstw, według nich wtedy politycznych. Nie jest to najlepszy okres do prowadzenia takiej sprawy. No właśnie, lata 80. to też musimy sobie uświadomić, że brak internetu, brak telefonów komórkowych, o internecie nikt nie słyszał, nie ma Facebooka, ten reżim polityczny, inwigilacja obywateli jest o wiele, wiele większa. No właśnie, jak prowadzić takie śledztwa po latach? Czy to jest o wiele trudniej? Wiesz co, miałem świadomość, że jest to taka sprawa, która może być przełomową sprawą. Podejrzewam, że nikt w Polsce, być może na świecie, po 27 latach nawet nie podejmował kroki, żeby wszcząć w sprawie śledztwo i wyjaśniać losy zaginięcia. Ale z drugiej strony ja miałem taką filozofię, jak kierowałem pracami krakowskiego zespołu Archiwum X, żeby brać po prostu
takie sprawy, które są beznadziejne, w których na pewno inne jednostki policji nie będą wykonywać żadnej czynności. Taka była idea po prostu prowadzenia tych naszych spraw, idea działalności krakowskiego zespołu Archiwum X. Nie ukrywam, że też być może trochę miałem system pychy, prawda, że a poza tym chciałem się sprawdzić, czy po 27 latach jesteśmy w stanie właśnie dotrzeć do tej prawdy, dotrzeć i ją udokumentować. Tutaj szczęśliwie złożyło się, że udało się uzyskać pewne dokumenty z tamtego okresu, które w późniejszym prowadzeniu sprawy pomogły, czyli ustalenia ówczesnej milicji, rozmowy, rozpytania. Ale one się odnalazły dzięki takiej pracy, można powiedzieć, poza godzinami pracowników archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, bo trzeba też pamiętać, że rejon, pan Robert zaginął w 1980 roku w Koszycach, a Koszyce wtedy należały do województwa kieleckiego. Prawda? To też był taki trochę chaos. Część dokumentów było, to później przeszło do Małopolski, część została w Kieleckim. Musieliśmy nad tym zapanować i nie ukrywam, że to był chyba najtrudniejszy element tego śledztwa, ale no, udało się odnaleźć te dokumenty, udało się przeprowadzić ich analizę i na tej podstawie skierować wniosek do prokuratury o wszczęcie śledztwa w tej sprawie. No właśnie, zanim znaleźliście tak naprawdę dokumenty, to macie historię siostry pana Roberta, która mówi, że w 1980 roku przyjechała do ich rodziny druga żona pana Roberta, z którą mieszkał kilka miesięcy, i zeznała, że pan Robert zaginął 2-3 tygodnie wcześniej. Później przyszedł tajemniczy również list, w którym rzekomo miał stać pan Robert. Siostra uważa, że to nie był ten list i tak naprawdę taką wiedzę, że to nie był list napisany przez pana Roberta i taką wiedzę mieliście na początku. Co sobie pomyśleliście, Mariusz? Będzie trudno? Tutaj patrząc na ten przebieg, czyli zgłoszenie się żony zaginionego, stwierdzenia do rodziny zaginionego, że on opuścił miejsce zamieszkania, że być może wyjechał za granicę, to wykorzystanie pewnej wiedzy, którą posiadała, że zaginiony miał rodzinę za granicą. Kierunkowanie wszystko w tym kierunku, że było to, prawda, zaginięcie, że on miał dość życia, dość rodziny, usunął się z tego miejsca. Natomiast patrząc na okoliczności i realia ówczesne, wyjazd, czyli ten pomysł żony zaginionego był raczej chybiony, bo nie były to czasy, kiedy można było wyjechać tak prosto jak w tej chwili. Należało uzyskać paszport, co nie było prostą rzeczą, wizę, już tym bardziej do Stanów Zjednoczonych, gdzie w grę wchodziła ta wersja, że zaginiony tam ma rodzinę. Podobnie tutaj, jeśli chodzi o aspekt, że mógł pracować na terenie gdzieś Polski, być zatrudniony, ponieważ był pracownikiem Huty Krakowskiej, natomiast ponoć miał pracować w różnych innych hutach na terenie kraju. Te rzeczy wzbudzały u nas uzasadnione podejrzenie, że żona zaginionego kieruje, gdyby te tropy odsuwa od siebie podejrzenie. No właśnie, Bogdanie, kim był Robert? Robert miał 32 lata w chwili zaginięcia. Wychowywał się w krakowskiej Nowej Hucie. Tutaj pracował jeszcze wtedy w hucie imienia Lenina. Mieszkał na terenie huty. Miał dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa. To pierwsze małżeństwo nie przetrwało, prawdopodobnie przez jego taki żywiołowy charakter i fakt nadużywania alkoholu, pod wpływem którego był agresywny. On zajmował się swoim synem, a właściwie jego rodzice się zajmowali synem. Pierwsza żona zajmowała się córką. Miał rodzinę właśnie w rejonie Koszyc. Stąd też tam przebywał i w czasie takich jednych spotkań spotkał kobietę, z którą zawarł ślub w kwietniu 1980 roku, a więc niespełna 2 miesiące przed swoim zaginięciem. To tyle właściwie, co wiedzieliśmy na początku tej historii.
Panowie, jedną z pierwszych czynności, którą zrobiliście w tej sprawie, była analiza listu, który rzekomo miał napisać Robert. Ja pozwolę go sobie teraz przytoczyć. Droga rodzino, proszę Halince nie udzielać żadnych informacji. Ja do niej nie wrócę, bo nie chcę pracować tak ciężko. Skrzywdziłem ją bardzo, ale co zrobić? Ja tak szybko nie wrócę. Proszę mnie nie próbować szukać, ani jej nie doradzać. Nie radzę też wtrącać się w to mojemu bratu albo szwagrowi. Tak, wiesz, tak jak wspomnieliśmy, w tej sprawie nie mieliśmy faktycznie na początku żadnych materiałów, oprócz kserokopii, to powtórzę, tego listu, prawda? Mieliśmy to świadomość, że choćby jakieś późniejsze badania w zakresie pisma, no wypadałoby mieć oryginał, bo jednak nie będzie takiej jednoznacznej odpowiedzi ze strony biegłych. Ale wiesz co, w krakowskim zespole archiwum z nie po raz pierwszy mieliśmy do czynienia, można powiedzieć, trochę z listem anonimowym, bo ten list nie został podpisany, chociaż wynikało, że nakreślił go zaginiony Robert. I wbrew temu, co mnie uczono jeszcze w szkole oficerskiej, my inaczej podchodzimy do anonimów. Zazwyczaj, prawda, do tej pory w wymiarze sprawiedliwości takim listom anonimowym no, nie poświęca się wiele uwagi, nie traktuje się jak materiału dowodowego. My zmieniliśmy tą praktykę, bo właśnie tego typu listy dostarczają bardzo dużo śladów, takich właśnie śladów na duszy ludzkiej, ale również śladów, które można bezpośrednio zmaterializować. To nie jest długi list i zwróć uwagę, że jak na wstępie, że prosi pan Robert, żeby nie udzielać żadnych informacji na temat jego rozmów i jego żonie Halince. Ale jakich informacji? Skoro ta rodzina też nic nie praktycznie nie wiedziała, informacje jedyne, jakie posiadała, to właśnie od jego żony Haliny, prawda? Także to by sugerowało, że będą kolejne listy, a jednak tych następnych listów ta rodzina nie otrzymała. To już takie pierwsze zdanie. Później jest takie prawda, brak konsekwencji, bo z całej treści listu wynika, że jego żona zaginionego Roberta Halina jest dobrym człowiekiem, on ją skrzywdził, ale tak naprawdę on motywuje oddalenie się od rodziny, swój wyjazd tym faktem, że ciężko pracował, prawda? Czyli też taka kolejna sprzeczność intelektualna w tym liście. Stąd biorąc to pod uwagę treść tego listu, jak również oświadczenia członków najbliższej rodziny, która znała charakter pisma Roberta, że to nie jego ręką te słowa zostały nakreślone, no siłą rzeczy musieliśmy to potraktować jako bardzo ważny dowód i stąd bardzo chcieliśmy odzyskać właśnie oryginał tego listu anonimowego, żeby jednoznacznie ustalić, kto jest jego autorem. Z tych materiałów archiwalnych Komendy Wojewódzkiej Milicji jeszcze w Kielcach udało nam się dotrzeć do ekspertyzy grafologicznej, z której jednoznacznie wynikało, że zaginiony Robert tego listu nie napisał. Jednak wtedy Milicja Obywatelska nie podjęła następnego kroku, czyli, który aż się prosi, prawda, czyli ustalenie, kto mógł ten list napisać, a mimo tych informacji, które wskazywały już na przestępczy charakter tego zdarzenia w roku 80. i w kolejnych miesiącach, kiedy właśnie Milicja Obywatelska sprawdzała tą sprawę. Zresztą tutaj tego nie powiedzieliśmy, ale to włączenie się Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kielcach nastąpiło dopiero po tym, jak brat zaginionego wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, właśnie przesyłając ten list anonimowy z opisem i podejrzewam, że właśnie te wytyczne spowodowały, że właśnie sprawa została objęta nadzorem służb kryminalnych Milicji Obywatelskiej. Mariusz, wy już po tych 27 latach zrobiliście analizę, nie wiem, kopii tego listu, czy spróbowaliście ustalić, kto mógł go napisać? No tutaj jest, tak jak powiedział Bogdan, kwestia wykorzystania listu, jego kopii, to jest rzecz, którą można zrobić, prawda, bo nie możemy, wiadomo, że do przeprowadzenia badań jest potrzebny oryginał i wtedy biegły jednoznacznie potrafi się wypowiedzieć, wydać opinię, prawda, na ten temat. Natomiast no, mając nawet kserokopię, można uzyskać konsultację, która powie nam,
prawda, wskaże, że ewentualną osobą, która napisała, jest dana osoba i to jest do zrobienia. Natomiast z punktu widzenia dowodowego jest oczywiście konieczne przeprowadzenie ekspertyzy na tym oryginalnym materiale dowodowym. Ten list, jak gdyby, tak jak powiedział tu Boguś, wiele wskazywało na to, że ktoś wpadł na taki pomysł, że żeby napisać, wysłać taki list, tam jest niewidoczny stempel, najprawdopodobniej był wysłany z Kielc, myśląc, że będzie to rozwiązanie czy nakierowanie ówczesnych służb na taki ten ślad, który pozwoli przyjąć, że zaginiony miał wszystkiego dość, postanowił zostawić rodzinę. Jeszcze bym wrócił do tego tajemniczego świadka, mężczyzny, tak, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, tak, czyli postaci w szpitalu, która powiedziała siostrze pana Roberta, że jej brat nie żyje. Wam udało się dotrzeć jeszcze do tego mężczyzny? Nie, w momencie, kiedy otrzymaliśmy tę informację, mężczyzna już nie żył, słuchaliśmy członków jego rodziny, czy coś w ogóle opowiadał na ten temat, no tutaj jednak, czy nie wiem, trudno tutaj jednoznacznie stwierdzić, czy był taki skryty mężczyzną, że nic nie opowiadał, ale ta rodzina zaprzeczyła, prawda? Być może też nie chciała się mieszać w te sprawy. To częsty taki mechanizm obronny ludności, żeby się nie mieszać w nie swoje cudze sprawy. Także, wiesz co, ale ja bym wrócił jeszcze, wiesz, do tego aspektu tego właśnie wystąpienia brata zaginionego Roberta do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bo dzięki temu właśnie poznaliśmy, udało nam się odtworzyć praktycznie przebieg wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 1980 roku. Tak się złożyło, że ówczesny kierownik sekcji kryminalnej Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kielcach pojechał zrobić inspekcję tej sprawy, nie natrafiając jednak na miejscowych funkcjonariuszy policji, co skłoniło go do pójścia do najbliższej rodziny zaginionego, a właściwie jego żony. Tutaj przeprowadził rozmowę z ojcem pani Haliny. No i mieliśmy pierwszą relację, prawda? Ten ojciec zrelacjonował w ten sposób, że Robert dzień wcześniej poszedł do znajomego naprawiać zegar od parnika, później spożywał alkohol, wrócił do domu nad ranem pijany, no i wszedł do pomieszczenia, w którym on spał, wziął nóż do ręki i twierdził, że zrobi sobie tym nożem krzywdę, a następnie miał grozić, że zabije córkę Haliny, swojej żony, z pierwszego małżeństwa. W czasie tej właśnie takiej sprzeczki, awantury miała wejść do pomieszczenia Halina, miała go uspokoić, a sam rozmówca kierownika sekcji miał oddalić się z miejsca tej sprzeczki, awantury do sołtysa, który jako wtedy jedyny posiadał aparat telefoniczny i tak to tłumaczył, że chciał zawezwać na miejsce patrol milicji obywatelskiej. Ale była już pierwsza nieścisłość w tej relacji. Prawdopodobnie nie wyłapał tego ówczesny kierownik, mianowicie opowiadając mu tą historię, teść naszego zaginionego podał, że do domu wrócił około godziny 12, a miał przebywać u sołtysa około godziny czasu. Troszeczkę tutaj, no to jest bardzo duży okres, jeżeli ktoś nad ranem przychodzi pijany, powiedzmy godzina 5, 6, to mamy 6 godzin do tej 12. Nikt na to nie zwrócił uwagi. Przy okazji rzeczywiście po raz pierwszy zostały udokumentowany proces, który my w krakowskim zespole archiwum X nazywaliśmy rozsiewaniem iluzji, a mianowicie ten teść zaginionego sugerował, że on często był oddelegowany do różnych hut na terenie kraju oraz że posiadał właśnie rodzinę w USA. Taki mieliśmy pierwszą jak gdyby relację. Później, i to też prawdopodobnie nie mieli możliwości uzgodnienia jakiejś wersji, ten milicjant dotarł do żony Haliny tego samego dnia, tylko w godzinach późniejszych. Powiedzmy, podobna historia, jak przedstawił mu przed chwilą teść, natomiast ta historia już miała
całkiem inne jak gdyby elementy wprowadzał, bo tak naprawdę miał się rzucić, według Haliny, Robert miał się rzucić, trzymając ręku nóż na jej ojca. Wtedy też poinformowała właśnie milicjanta pani Halina, że po kilku dniach od jego rzekomego wyjścia, oddalenia się z domu i stwierdzenia, żeby go nie szukać, z kredensu zniknęły pieniądze przeznaczone na budowę nowego domu, praktycznie całość pieniędzy, w kwocie 100 tysięcy ówczesnych złotych. Te dwie historie i w ogóle nie zgadzały się czasy. No tutaj pani Halina też stwierdziła, że przyszedł nad ranem pijany i od razu, czy gdzieś koło godziny 6, 7, jej tata wykorzystał moment, że ona się zaczęła uspokajać Roberta, który był agresywny pod wpływem alkoholu, i oddalił się właśnie do sołtysa, żeby zadzwonić po patrol milicji obywatelskiej. Nikt wtedy tego nie wyłapał, natomiast pani Halina w tej relacji jeszcze podała inne elementy, które sprowadziły to, no może nie śledztwo, ale te czynności sprawdzające na fałszywe tory. Mianowicie przekazała informację, że jej zaginiony mąż Robert miał konflikt z jej pierwszym mężem. Doszło tam, że ten gonił, groził mu, że zostanie zabity, i późniejsze czynności właśnie tego ówczesnego kierownika sekcji kryminalnej już skupiły się na tej innej wersji osobowej. Jak gdyby ta wersja najistotniejsza, gdzie najwięcej informacji wskazywało, że w czasie tej awantury Robert został pozbawiony życia przez członków najbliższej rodziny, zeszła na dalszy plan. Czyli ten proces rozsiewania iluzji w tej konkretnej sprawie przyniósł pozytywne dla sprawców zabójstwa elementy. Mariusz, a co z sołtysem? Jaka była jego wersja? No, tutaj w tej kwestii jest bardzo dziwne zachowanie Haliny, bo sołtys jak gdyby pojawia się i na terenie zabudowań, próbuje wejść do nich, jednak nie zostaje wpuszczony. Natomiast jest kwestia tutaj jeszcze jedna, tak jak mówiła Halina. Giną pieniądze, w niedługim okresie jednak zaczyna się budowa domu. To nie były takie czasy, kiedy można było, nie mając pieniędzy, bo jak twierdziła, zostały zabrane z domu, które były odłożone na budowę. Nie mając tych pieniędzy, ktoś zaczyna budowę. Nie było banków, kredytów. W ten sposób się nie można było uzyskać tych pieniędzy, czyli przeczy to wersji takiej, że te pieniądze jednak zostały zgubione. Znaczy zabrane przez zaginionego. I dzieją się dziwne rzeczy. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że widzieli, jak teść pali coś w lesie, jakieś ubrania. No, mamy do czynienia tam z dymem z pieca chlebowego krótko po zaginięciu. Te wszystkie okoliczności dają nam podstawę tutaj do stwierdzenia, że jednak doszło tam do zdarzenia i chwilę potem do próby usuwania śladów i zwłok zaginionego. Mariusz, tam jest jeszcze jedna taka ważna rzecz, że niedługo po zaginięciu z Haliną zamieszkuje jej kolejny partner, prawda? Tak, to jest bardzo takie charakterystyczne, że szybko pojawia się nowy mężczyzna, prawda, z okolicy, z którym zamieszkują, wiążą się. A wracając jeszcze do kwestii tej, którą mówił wcześniej Bogdan, i tego wątku, który został poddany, że pierwszego męża, prawda, z tych okoliczności był to bardzo dobry pomysł, ponieważ to była osoba, która była karana, która była podejrzana wtedy dla milicji i tak dalej, czyli ta cała para gdzieś w tym czasie tego śledztwa poszła na ustalanie, wykluczanie tej osoby. Wam po 27 latach udało się porozmawiać z panią Haliną, z teściem pana Roberta, z sołtysem? Rzeczywiście, wiesz, zawsze powtarzam, że ten upływ czasu ma pozytywne z jednej strony skutki dla procesu wykrywczego, procesu dowodowego, ale też ma negatywne skutki. Jeden z tych negatywnych skutków był fakt, że w momencie, kiedy przystąpiliśmy już do tej procesowej części, bo śledztwo co prawda nie jest w sprawie zabójstwa, lecz pozbawienia wolności
wszczęła tak zachowawczo prokuratura, ale dało nam to już podstawę do wykonywania konkretnych czynności procesowych i okazało się, że w tym momencie wiele tych osób, które przebijały się choćby w tych zapiskach jeszcze milicji obywatelskiej, już nie żyje po prostu i musieliśmy szukać nowych źródeł dowodowych w tej sprawie. I tak do takich źródeł nam się udało dotrzeć. Ludzie wskazywali bardzo dziwne, znaczy taki fragment dziwny kazania księdza właśnie, który na pogrzebie ojca Haliny stwierdził, że zmarły zabrał dużą tajemnicę do grobu. O tym huczało aż w całej okolicy, prawda? To ludzie zestawiali ten fakt zaginięcia z tego domu męża pani Haliny właśnie z tym krótkim zdaniem proboszcza, który odprawiał ceremoniał pogrzebowy. Oczywiście udało nam się kilku ustalić uczestników tej ceremonii i oni potwierdzili, że takie zdanie padło. Przy okazji natrafiliśmy na trop kolejnej afery kryminalnej związanej z rodziną pani Haliny, a mianowicie okazało się, że jeszcze przed II wojną światową zaginął brat pana Piotra i wiele ludzi wskazywało, że tak naprawdę to nie było zaginięcie, lecz że został pozbawiony właśnie życia przez ojca pani Haliny. Pan Piotr, czy doprecyzujmy teść pana Roberta. Tak, tak, tak. Także te informacje były dla mnie, są bardzo zawsze cenne, bo stosowaliśmy od dawna metodę impresjonistyczną, czyli złożono z takich punktów. I wszystkie te punkty oscylowały właśnie wokół pani Haliny i jej ojca, już nieżyjącego w momencie, kiedy podejmowaliśmy te czynności procesowe. Postanowiliśmy w pewnym momencie jednak sprawdzić te nasze ustalenia, zweryfikować je poprzez przeprowadzenie akcji związanej z zatrzymaniem pani Haliny i jej ówczesnego konkubenta, z którym się związała, tak jak już tu kolega mówił, bezpośrednio po zaginięciu Roberta, a więc w momencie, kiedy przynajmniej z jej relacji wynikało, że on może w każdej chwili wrócić, prawda? Jest to taka kolejna dziwna okoliczność, taki ślad na duszy ludzkiej. Pamiętam, że to była duża operacja związana z przeszukaniem tych pomieszczeń. Tym bardziej utrudniona, że ten stary dom, w jednym z pomieszczeń doszło do tej awantury w czerwcu 1980 roku, w momencie naszych działań już nie istniał, został zburzony, a na jego miejsce zbudowany ten właśnie nowy dom, na który nie wiadomo skąd się znalazły środki finansowe. W czasie operacji mieliśmy do czynienia ze specjalistami z różnych dziedzin. Pomagali nam też służba celna i pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej. Była to duża operacja, były specjalnie szkolone psy. Pamiętam jedyny raz mi się zdarzyło w mojej karierze, a mianowicie była konieczność przeszukania stajni, bo takie mieliśmy też informacje, że tam mogło dojść do ukrycia zwłok pana Roberta. No ale nie mogliśmy tego przeprowadzić, ponieważ stał tam taki dorodny byk. Musieliśmy na miejsce wzywać weterynarza, uśpić byka, przetransportować uśpionego byka w inne miejsce i dopiero wtedy mieliśmy możliwość sprawdzania georadarem tego miejsca. W toku tych czynności udało nam się jednak zabezpieczyć dosyć ważne rzeczy, a mianowicie tak zwany bezwpływowy materiał do badań grafologicznych pochodzący od żony Roberta, pani Haliny, oraz udało nam się ustalić, zabezpieczyć siekierkę, którą jeszcze używał jej zmarły ojciec. Mariusz, duża policyjna akcja. Pani Halina zostaje zatrzymana, przesłuchana. Jest też badanie wariografem. Co ono nam powiedziało?
No tutaj badanie wariograficzne potwierdziło nasze domysły i naszą wersję, prawda, jak to wszystko przebiegało. Pani Halina reaguje na okoliczności związane, które mówią, że jednak nie było to zaginięcie, a jednak, że ta osoba nie żyje. Reaguje też na tutaj przedmiotowy list, o którym mówiliśmy, czyli wskazuje badanie jednoznacznie, że jest autorką tego listu i został on sporządzony, żeby wprowadzić w błąd organy ścigania. Ona próbuje różnych tłumaczeń, twierdząc, że będąc w szpitalu, była badana, te wyniki badań, ciśnienia i tak dalej nie zawsze były, prawda, adekwatne do stanu. Jakby twierdzi, że to, co jak wynika badanie, jest jak gdyby zaburzone przez jej stan zdrowia czy inne okoliczności. Jednak nie mamy tutaj już w tym momencie złudzeń, że posiada wiedzę, że to zdarzenie miało inne miejsce i że pan Robert nie żyje. I tak samo po tym badaniu wariografem, prawda, wy potwierdzić też procesowo, tak, że ten list to był napisany tak, ręką pani Haliny, prawda? Tak, pamiętam, wiesz co, bo dokładnie po tych badaniach już, właśnie po tej dyskusji z panią Haliną, tłumaczenie jej, że maszyna się nie myli, a ona wręcz coś przeciwnego nam starała się zasugerować, i poprosiliśmy jej, żeby wzięła kartkę i sporządziła, my jej dyktowaliśmy dokładną treść tego listu. Co się okazało, ja zobaczyłem, nie jestem biegłym grafologicznym, wiedziałem, że ona jest autorką, ponieważ zrobiła takie samo odstępy jak w tym samym liście, a tego nie sugerowali, nie pokazywaliśmy tego oryginalnego listu. Te same właściwie kąt nachylenia, te same litery, no ale tak jak mówię, nie byliśmy biegłymi grafologami i siłą rzeczy musieliśmy ten materiał wpływowy i bezpływowy skierować do Instytutu Ekspertyz Sądowych celem jak gdyby weryfikacji tej wersji zakładającej, że ten list, ten bardzo ważny dowód w tej sprawie, no, nakreśliła własnoręcznie pani Halina. Coraz więcej dowodów, tak? Poszlak wskazuje, że nasz pan Robert nie żyje. Prokuratura też to dostrzega. Mimo wszystko pisze, że nie ma zwłok, nie ma zbrodni. Tak, nawet wprost o tym pisze w końcowym umorzeniu, że skoro nie udało się ustalić miejsca ukrycia zwłok, to nie ma pewności, że on nie żyje, a tym bardziej nie można ustalić mechanizmu jego śmierci. No, tu już mamy taki wstęp do zastosowania w tej sprawie no, zasady, którą ja częściowo się zgadzam, a częściowo się potępiam, mianowicie zasady in dubio pro reo, zasady takiej niewinnej, która mówi, że wszelkie wątpliwości trzeba brać na korzyść oskarżonego, ale tak naprawdę ta zasada rządzi całym procesem karnym. Ta wielotorowość, która do tej pory jest nauczana w szkołach policyjnych, na zajęciach ze studentami prawa, tak naprawdę jest procesem z jednej strony racjonalizacji, czyli takich mechanizmów samoobronnych ludzkiego ego, a z drugiej strony prostą drogą do zastosowania właśnie tej zasady in dubio pro reo. Wiele wersji, wiele różnych informacji, zamieszanie, wątpliwości, stosowanie tej metody i umorzenie sprawy. Ale ten brak zwłok po 30 lat, ja będę to powtarzał niczym mantrę, jest bardzo ważnym dowodem, że osoba nie żyje. Że osoba nie żyje, a skoro jej zwłok nie udało się ustalić, to oznacza, że sprawca zabójstwa czy innego przestępczego działania no, wywodzi się z tak zwanego pierwszego kręgu osoby, ofiary. Do tego pierwszego kręgu należą członkowie jego najbliższej rodziny albo do drugiego kręgu. To są znajomi, sąsiedzi, koledzy z pracy. To jest bardzo ważny brak zwłok w sprawach o zaginięcie, jest jednym z najistotniejszych dowodów rzeczowych. Tu trzeba pamiętać o starej zasadzie kryminalistycznej, o której mnie jeszcze uczono i szereg innych osób, a mianowicie, że brak śladu też jest śladem.
Mariusz, wam ostatecznie udało się ustalić, gdzie są te zwłoki? Tak, no, zwłoki najprawdopodobniej zostały usunięte w momencie, kiedy ruszyła budowa nowego domu. Nastąpił, tam wykonano wykopy, nowe ławy połączono ze starą częścią budynku. Te zwłoki zostały po prostu zabetonowane. No tutaj w tym przypadku bardzo ciężko było, nawet używając nowych środków techniki, bez naruszenia konstrukcji domu i innych rzeczy, je znaleźć. Tutaj na przeszkodzie stanął jak gdyby inny aspekt, aspekt finansowy, aspekt podjęcia decyzji, jednak w polskich realiach podjęcie takiej decyzji, że coś burzymy, rozbijamy, jest bardzo trudne i nie następuje, prawda? Może znaleźliśmy firmę, która podjęła się takiego właśnie bezinwazyjnego sprawdzenia tego miejsca, to jednak siłą rzeczy trzeba było za to dużo więcej zapłacić, ale prokuratura zwlekała z decyzją praktycznie ten moment. Zbiega się z czasem przedawnienia już ścigania tego przestępstwa, bo w międzyczasie upłynął okres 30-letni od momentu zaginięcia pana Roberta. No właśnie, czyli wy wskazaliście miejsce, była firma, która była w stanie się podjąć tego, a prokuratora odczekała czas, nie podjęła decyzji i umorzyła postępowanie. Porażka? Porażka na pewno prokuratury, ale czy nasza porażka? Ja myślę, że sam fakt, że podjęliśmy po 27 latach, ponad 27 latach proces wykrywczy w tej sprawie i przesłuchaliśmy szereg świadków, gromadząc dostarczający materiał dowodowy wskazujący, że pan Robert nie żyje, że został pozbawiony życia najprawdopodobniej przez ojca pani Haliny, natomiast pani Halina bezpośrednio już brała udział w zacieraniu śladów tej zbrodni i w takim właśnie rozsiewaniu iluzji, sporządzając ten list anonimowy. To wszystko się układało w jedną logiczną całość, a więc udało nam się to procesowo udowodnić. Mimo wszystko prokuratura, jak ten niewierny Tomasz zawadzony, dopóki czegoś nie dotknie, nie zważy, nie zmierzy, To nie twierdzi, że to są dowody. W tych sprawach właśnie dotyczących ciemnej liczby zabójstw popełnionych w Polsce są inne całkowicie ślady dowodowe. I te ślady przez te ponad 20 lat pracy w krakowskim archiwum X udało nam się w jakiś sposób stypizować. One się praktycznie pojawiają, może nie w całym swoim katalogu, ale w większości tych spraw, które dotyczyły właśnie takich rzekomych zaginięć, a które w rzeczywistości były zabójstwami. Ja myślę, że tutaj inne okoliczności, czyli właśnie te, o których mówiliśmy, okoliczności finansowe, brak jak gdyby podjęcia decyzji, co wiąże się, prawda, z jakąś tam drastyczną naruszeniem czyjejś własności, struktury, spowodowały to, że zakończyło się to tak, jak się zakończyło i myślę, że dopóki tak to będzie przyjmowane, że jeśli coś wymaga jakiegoś większego nakładu, jakiegoś ryzyka, tak jak mówił Bogdan, a nie ma tego gdzieś pewności. Tej pewności, prawda, czyli na papierze nie mamy tak, że jest ktoś widział, tak ktoś i miał. Tak, to będzie to tak wyglądało, jak wygląda, prawda? Myślę, że te ograniczenia, które gdzieś tam nie istnieją, może w innych krajach, prawda? U nas jednak to jest spowodowane, myślę, jakąś historią, przeszłością, gdzie każdy patrzy na inne aspekty. Nie zawsze najważniejsze jest znalezienie prawdy i ustalenie, czasami inne aspekty wygrywają. No tutaj jest rzeczywiście ta niepisana, będę to podkreślał, zasada nie ma znów, nie ma sprawy, no spowodowała, że prokuratura w koniec końców umorzyła to śledztwo, ale wielokrotnie będę to powtarzał, ta niesłuszna zasada nie ma znów, nie ma sprawy, tak naprawdę nagradza pomysłowość sprawców zabójstw w zakresie sposobu zniszczenia zwłok albo ukrycia zwłok, prawda?
Tak nie powinno się dziać i po to mamy rozum, po to mamy inteligencję, żeby bez takich namacalnych dowodów doprowadzić jednak ten proces na ławę sądową i przynajmniej podjąć próbę, prawda, oskarżenia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób związanych z tym zabójstwem.